Cześć kochani. Kiedy się chce coś powiedzieć, a nie ma nic do powiedzenia, to najlepiej po prostu być w ciszy. I zobaczyć to chcenie, że chcemy coś, a tak naprawdę nie musimy chcieć. Wystarczy sobie po prostu zamknąć oczy, posłuchać fal morza, oceanu i być. W tym wszystkim to bycie jest otulające całość. I wiecie, mogą się pojawić różne marzenia, tęsknoty, chęci, to i tak zrobić, coś tam skreować, wykreować, poukładać. A tak naprawdę to, kiedy wszystko puścimy, to przychodzi i przejawia się tak delikatnie, tak subtelnie. Pojawia się i jest jak zaproszeniem. Takim czułym zaproszeniem wszechświata do tego, żeby wyrażać się, żeby ten wszechświat się wyrażał przez ciebie. Tak więc, kochani, możemy myśleć sobie tak, no co ja mam robić, zastanawiać się, główkować, tworzyć różnego rodzaju plany, jakieś różnego rodzaju punkty, gdzie iść, co robić, a tak naprawdę, kiedy wsłuchamy się w siebie, to samo przyjdzie we właściwym czasie. Przejawi się i uśmiechnie się i zaprosić Cię do kroków, by po prostu przejawiać się w swojej obecności. I to jest lekkie. To nie jest wysiłkowe. Także puszczamy wszystko. Totalny luz. Mamy, nieco tak powiem, ładnie wyśpiewane na wszystko, bo wiemy w zaufaniu do Wszechświata, do siebie, że wszystko się układa i się przejawia w najlepszej formie. Przed nami, przed naszymi oczami, więc co tu się ściskać i krępować? Puścić to, odpuścić i w zaufaniu po prostu kochać. Najlepszego dla nas.